Kochani, na kanale. O matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przechodzimy do was z kolejną częścią bardzo kobiecych tematów. Jest to bardzo oczekiwany przez was zawsze odcinek, więc porozmawiajmy sobie. Więc skoro na to czekacie, to porozmawiajmy. Bardzo ładnie to powiedziałaś. Wtrąciłaś. W skrócie, bo ja wiem, że ty byś się rozgadała, a ja to chciałam zrobić krótko. I teraz gadam z tobą na ten temat, więc ty działasz, że to było krótko, więc i tak wyszło. Teraz tak samo. Co sądzicie o tym, że już niedługo sztuczna inteligencja zastąpi partnera, partnerkę? Przeraża mnie to. Ale dlaczego za niedługo zastąpi? Jakby ja chyba nie jestem na czasie w tym temacie. Wiesz co, ja ostatnio, zbieg okoliczności, bo ja ostatnio widziałam w telewizji, razem z tatą go oglądaliśmy, program, gdzie była pokazana produkcja robotów imitujących ludzi. To były postacie, które były tak bardzo podobne anatomicznie do ludzi, że to aż przerażało. I prezes tej firmy mówił, że z roku na rok jest większa sprzedaż takich lalek, ponieważ jest większe zapotrzebowanie, że ludzie już nie szukają, kontaktu z ludźmi, tylko wolą mieć w domu roboty, które się z tobą nie kłócą, nie robią ci wyrzutów. Nie oczekują od ciebie jakiegoś zachowania. Po prostu masz w domu lalkę i tyle. Chyba o to w tym pytaniu chodzi. Nie wiem, czy zasugerowałam się właśnie programem, który mam na świeżo, czy może chodziło o coś innego, ale myślę, że właśnie o to. I mnie to przeraża. Może ktoś miał ten program. Co? Może ktoś też miał ten program. Może tak. Ja nie wiem, co jest, o co chodzi, ale tak jest mi sytuacja. Kurczę, mnie to strasznie przeraża. Ja w ogóle uważam, że tego typu doświadczenia na sztucznej inteligencji w ogóle powinny być zabronione. Bo mam przed oczami taki film z Bruce'em Willisem, Surogaci? Chyba taki miał tytuł, gdzie po prostu było pokazane, jak prawdziwy człowiek w domu, w swoim łóżku gnije, jest gruby, zaniedbany, nakłada jakieś okularki chyba, coś na głowę, i jego awatar chodzi po świecie i żyje jego życiem. To po prostu jest tragedia. Taka przyszłość się przed nami otwiera, że tak powiem. A mnie przerażają te filmy katastroficzne, gdzie roboty przejmują władzę nad światem. Tak, przeraża mnie to. No nie wiem, czy to jest na 100% możliwe. Słuchałam różnych podcastów na temat sztucznej inteligencji. I były głosy, że jest to możliwe, były głosy, że nie jest to możliwe. I w końcu nie wiem, jaka jest prawda, naukowcem nie jestem, więc też jakby no, nie umiem się to aż tak zagłębić, żeby wyrobić sobie zdanie na temat tego, czy roboty mogą przejąć na jakimś etapie ewolucji władzę nad ludźmi, czy nie. Natomiast jest gdzieś tam we mnie jakiś taki lęk i wydaje mi się, że sztuczna inteligencja powinna mieć jakieś regulacje prawne, że NASA niech tam sobie nad różnymi rzeczami kombinuje. A ja już nawet bym tego zabroniła. Niech już nie kombinuje nad niczym. NASA? Wszyscy. I to powinno być zabronione, bo to no, zawsze ale się... NASA jest przecież tajne i ale to się wszystko, zawsze się wszystko wymknie spod kontroli. Zawsze. Horrorów nie oglądałaś? No dobra, zawsze ale gdzieś tam hodują jakąś małpę, a naraz ona się robi potworem i wszystkich no, zabija. No dobra, i NASA już tam inne te miliony lat, znaczy dobra, nie miliony lat, przesadziłam, ale dziesiątki lat już eksperymentują nad różnymi rzeczami i nic takiego się nie wydarzyło chyba, nie? Raczej to wszystko do jakiegoś takiego kontrolowanego rozwoju, bo rzeczy, które są zagrożeniem, nie wchodzą na światło dzienne, nie wchodzą do ludzi, są się tajne i tak dalej. I no nie wiem, bo ale to może to, ale może to do jakiegoś rozwoju w kontrolowany sposób doprowadzić. Natomiast tak, muszą być tak jakieś regulacje. Tak, ale jak sztuczna inteligencja ci się tak rozwinie, że przejmie władzę, to już na to nic nie poradzisz. Bo będzie mądrzejsza od ciebie. To jest sztuczna inteligencja, słuchaj. Żeby sprzedawać lalki ludziom. Lalki, ale w ogóle, dobra, wróćmy w ogóle do tematu. W ogóle jakie dziwne to zjawisko, że wolisz robota, sztuczną lalkę,
coś, co jest, nie wiem, zimne, coś... Może już być ciepłe. A, tak, masz rację. Może już to nie może być zimne, to nie musi być zimne, prawdopodobnie nie jest zimno. Ale że wolisz coś sztucznego od prawdziwej osoby. No nie powinno czegoś takiego być, lalki ze sztuczną inteligencją, czy tam, no po prostu roboty, takie jak z filmu, nie powinny być sprzedawane ludziom, to nie powinno w ogóle. Wiesz, że one nawet miały wgraną reakcję, że jak dotkniesz tutaj, no to ta lalka, nie wiem, będzie dla ciebie czuła, a jak dotkniesz tutaj, no to będzie bardziej sensualna, że będzie, wiesz, podpowiadać ci w sposób, nie wiem, inny, niż jak ją dotkniesz za kolano. No to jest przerażające według mnie. Nie wiem, do czego ten świat zmierza. Te wszystkie właśnie, tak jak dobrze powiedziałaś, mam przed oczami te wszystkie filmy o przyszłości. Ale to wszystko jest... Tak. Nie ma tylko latających aut na razie, nie? Bo jak ja byłam mała... Do przyszłości. Jak byłam mała... Tylko nie wiem, to miałam noc, nie wiem, na ile mała byłam, czy to był 2012 rok, czy tam 10, ale w Dzień Dobry TVN był taki program, że w 2020 którymś roku będą latały samochody. I nie latają! A myślałam, że będą! No. Ale może to i dobrze, patrząc na to, ile jest wypadków. Ale masakra, że ludzie nie odczuwają potrzeby bliskości z drugim człowiekiem, że wystarcza im cokolwiek, żeby... Znaczy, czują pragnienie, żeby to właśnie nie zaspokoić. Bo nie? To nie jest tylko pragnienie na zasadzie zaspokojenia potrzeb seksualnych. Tak, tak. Bo wszystkich. Tak. Wszystkich. Tak. I to są ludzie, którzy nie powinni być chyba wypuszczeni do społeczeństwa, skoro nie potrafią z nim funkcjonować. To są jacyś psycholog. Dokąd zmierza ten świat? Czy porównujecie się do innych kobiet? Oczywiście, że tak. Niestety. Zawsze się porównuję do innych kobiet. To jest chyba takie obok mnie. Nie wiem, czy ja tak zostałam ukształtowana, ale zawsze się porównuję do innych kobiet. Chcesz mieć taką fryzurę, taką sukienkę, takie paznokcie? No to można... Wiesz. Ale ja mam w ogóle taki problem, że się porównuję do ludzi. Na przykład z branży. Nie wiem, czemu nie mam tyle wyświetleń, czemu nie mam tyle pieniędzy. Nie wiem, jakieś takie... W ogóle i chyba to jest właśnie kwestia wychowania, bo ostatnio zaczęłam to analizować, że właśnie tak... Znaczy, to nie jest coś takiego negatywnego, że jak się potem spotkam z tą osobą, która ma więcej i lepiej i tak dalej, to jestem, o Boże, ty masz więcej i lepiej i tak dalej, tylko jakby na co dzień bardzo się porównuję i siedzę i patrzę, dobra, mi tylko 100, komuś tam ileś, coś tam ten i tak sobie to śledzę. To jest takie porównywanie całościowe. Tak, i w ogóle to jest okropne, nie powinno tak robić, ale to wyście mnie tak wychowali. To jest wasza wina. Zupełnie wasza wina. I to jest okropne, jak ja bym zawsze jej mówił, uspokój się! Przecież przestań już na to patrzeć, wyłącz się, wyłącz myślenie, skończ. A ja na przykład oglądam film i mówię, okej, dobra. I cały czas się mieli w tej głowie, co nie? I to jest właśnie przez to, że jako dziecko byłam porównana do innych dzieci. W zasadzie mam czwórka, i teraz stała piątka, czemu nie masz piątki? I to jest odpowiedź na moje pytanie, czemu się porównuję do innych? Och, jejku, to mnie teraz dziecko skrytykowało. No, ale ja, wiesz, przez to wiem, że swojemu dziecku nie mogę tak robić. W zasadzie, nie wiem, spróbuj ty zrobić coś, żeby to poprawić, ale nigdy nie będę mówiła swojemu dziecku, znaczy mam nadzieję, będę się starała, chociaż jest to pewnie no, trudne do zrobienia, bo trzeba to analizować, o tym myśleć i się hamować w odpowiednim momencie, a czasem to jest trudne, bo samo się ciśnie na język, ale właśnie, żeby nie patrzeć na moje dziecko, oczami innych, jak wypada na tle reszty, tylko samo z siebie, czy daje 100% z samej siebie, nie? To chyba jest bardzo trudne. No wydaje mi się, że tak. Bo jednak, ale... bo jednak chyba właśnie do tego pokolenia właśnie wszyscy byliśmy zawsze porównywani. Co? Co, co? Że do mojego... Że do mojego pokolenia ja byłam tak wychowywana, więc wszyscy nas zawsze porównywali, a Zosia to, a Kasia tamto, a Marysia tamto.
I chyba w tym po prostu tak, wiesz, ugrzęźliśmy. No tak, no i ty byłaś tak wychowywana, tak, więc dlatego tak. Ty wychowywałaś tak mnie, tylko że jako że teraz ta nauka psychiatrii, psychologii, w ogóle umysłu człowieka jest tak rozwinięta, że wiemy, co się dzieje, jest wiele poradników, wpływ na nasze dorosłe życie, jakie sytuacje, jakie teksty, które mówili do nas rodzice, przekładają się na dorosłe życie i są często jak kula u nogi, to przez to, że jakby jestem już świadoma tego, że coś, co mówiłaś mi, jak ja byłam dzieckiem, ma przełożenie na to, jaka jestem jako dorosły człowiek, no to po prostu wiem, że trzeba będzie to jakoś zniwelować, najlepiej wyeliminować, co nie będzie łatwo, bo też byłam tak wychowywana, więc pewnie będzie się wielokrotnie cisnęła na język, a czemu ty masz tak, ale ona ma lepiej, dlaczego nie chcesz mieć lepiej? Wiem, że może tak być, będzie mi bardzo ciężko się tego wyzbyć, musiałabym też siebie z tego wyleczyć. No, ale no jakby ja to rozumiem i to nie jest tak, że was teraz obwinią, wy rodzice, że mi tak robiliście. Po prostu wiem, skąd się to wzięło i będę próbowała tak z tym pracować, żeby tak nie robić. Żeby patrzeć na siebie, ja jestem centrum swojego wszechświata, więc ja teraz będę analizować oczywiście, nie wiem, swoje finanse i patrzeć, co, czy to się lepiej, czy tam gorzej, czy coś tam, ale nie patrzeć na swoje finanse względem kogoś innego, bo ten tajna osoba ma inne życie. Tak. Inaczej zarabia i zarabia z różnych powodów inaczej, więc jakby to nie jest sytuacja 1:1. Tak. Cieszę się, że dochodzisz właśnie do takich wniosków i tak kierujesz swoim życiem, żeby uczyć się na błędach innych. Staram się. To jest bardzo trudne. Tak. I nie wiem, co się takiego w moim życiu stało, że tak zaczęłam je analizować i swoje zachowanie i tak dalej, ale jakoś tak ostatnio mam chyba za dużo myśli. A może za dużo czasu wolnego? Nie wiem. Czy kobiety powinny mieć podstawowe pojęcie o polityce bez względu na poglądy? Co to w ogóle jest za pytanie? To znaczy? Czy kobiety powinny mieć jakieś zdanie na cokolwiek? No oczywiście, że tak. Czemu to w ogóle ktoś rozgraniczył i zapytał, czy kobiety, nie? No bo... czy młody człowiek, czy wiesz, jakieś inne kategorie? No bo jest takie stereotypowe myślenie, że kobiety, no w ogóle, znaczy tak, zaczęło się od tego, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu. No ja wiem, jaka jest historia kobiet. Ale że wiesz, chodzi mi o czasy teraźniejsze, że już... No czy kobiety naprawdę powinny się interesować polityką? Oni nie pytają się, czy mają mieć swoje zdanie na temat, nie wiem, ocieplenia klimatu, tylko... Dobrze, moim zdaniem... Bo to jest stereotypowo męskie. Interesowanie się polityką jest stereotypowo męskie, więc jakby rozumiem, że osoba, która zada pytanie, niekoniecznie ma coś negatywnego na myśli. No dobra, obroniłaś tą osobę. No. Bo zaczęłaś się hejtować tą osobę, a nie chciałam, żeby ktokolwiek, żeby to chciał się, znaczy poczuł się hejtowany przez mnie. Nie, ja w ogóle nie chciałam zhejtować osoby, po prostu oburzyłam się troszeczkę, że w ogóle ktoś mógłby tak pomyśleć, że kobieta nie może interesować się polityką, nie może mieć swojego zdania, moim zdaniem, bo moim zdaniem kobieta powinna interesować się polityką, ponieważ musi wiedzieć, co mniej więcej wokół niej się dzieje, tak samo jak i facet. Po prostu każdy obywatel swojego kraju powinien mieć ogólne pojęcie, co się w tym kraju dzieje. Chodzi mi o to, że niekoniecznie każdy musi się dawać szczegóły, ale każdy powinien wiedzieć mniej więcej, w jakim kraju żyje i jacy ludzie nim rządzą. Tak, każdy powinien wyrobić sobie jakieś zdanie. Bez względu na płeć, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. I na wiek. Fajnie, gdyby właśnie tak w liceum, technikum było tak poważniej o... Znaczy tak, no bo za moich czasów to było tak pobieżnie, tylko na zasadzie ile jest osób w Sejmie, ile w Senacie, co ile lat są wybory, to wszystko było potraktowane bardzo po łebkach. I prawie w ogóle nie rozmawialiśmy o... To było tylko ogólne pojęcia, co to znaczy władza centralna, co to znaczy demokracja. A fajnie byłoby powiedzieć właśnie... Porozmawiać o tym, co się dzieje faktycznie na bieżąco w polityce. Tak.
o tej polityce z krwi i kości. I może pytali, kto jest aktualnie prezydentem, kto jest aktualnie premierem, tam ile lat rządzi. Okej, okay, ale to są bardzo suche informacje i to w ogóle nie kształtuje światopoglądu, w ogóle nie rysuje właśnie, nie da się na tej podstawie wyrobić żadnej opinii. A fajnie jest powiedzieć już troszkę więcej. I bez to wciąż może być w obiektywny sposób, na zasadzie sprawują władzę taką i taką. Dyskusja. Najlepszym zdaniem jest dyskusja. Za ich rządów wprowadzono taką ustawę. Za tych rządów wprowadzono taką ustawę. Dlaczego są te ustawy? Na co są te ustawy? Co dają te ustawy? Tak, młodzi ludzie powinni mieć szansę na dyskutowanie. Znaczy jeszcze nie dyskutowania, bo jak mam dyskutować, jak jeszcze o tym nie wiedzą? Nic nie. No. Tylko po prostu, żebyśmy mieli jakieś wprowadzenie. Znaczy mieli już teraz, studiuję i w ogóle tematy polityczne. No, ale w ogóle polityka, można powiedzieć. Więcej polityki niż samego dziennikarstwa na moich studiach. Ale... ale tak, no bez dyskutowania, bardziej po prostu suche fakty, ale dotyczące tego, co się aktualnie dzieje. I tego, co się działo i porównywać. No tak samo jak się uczyłam w starożytnym Egipcie, tak? Tak samo fajnie byłoby wiedzieć, co się teraz dzieje. Zachwyca mnie to, co się teraz dzieje w polityce ze względu na obywateli właśnie, ponieważ są te seanse kinowe, wszyscy oglądają, co się dzieje w Sejmie, na obradach, wszyscy zaczynają żyć tą polityką, dzięki czemu jest taka łatwość przyswajania tej wiedzy. Zaczynamy interesować się tym, kto nami rządzi, za jakimi ustawami rękę podnoszą dani politycy, dane partie, dane ugrupowania. Mamy jakieś pojęcie i to nam pomaga podejmować potem decyzje w wyborach, które jeszcze przed nami. Więc kobiety tak powinny się interesować polityką, ponieważ w dużej mierze o ich życie w polityce chodzi. Czasami politycy mogą to życie im uprzykrzyć bardzo. O, tak. Co sądzicie na temat idealizowania życia w internecie, w social mediach? To jest paskudne, okropne. Idealizowanie życia w internecie niszczy poczucie wartości. Tak. Zaburza jakieś tam widzenie świata. Jest okropne, bardzo niszczy i uważam, że czegoś takiego nie powinno być, dlatego u nas znajdziecie prawdę. Jak mówię, że mama coś schrzaniła, jak mnie wychowywała, to mówię, bo to wiem. Nie mówię, że moja mama robiła tylko dobrze, będąc mamą. I tak samo ona mówi, że też nie zawsze jestem fajna, bo się obrażam, bo się spóźniam, bo coś tam, więc bo się pokłóciłyśmy, czasami na vlogach mówimy, że mamy zły humor, bo się poprzytykałyśmy i mówimy o tym, bo tak jest życie. Tak jest życie. A my właśnie chcemy poniekąd znormalizować właśnie to. Bardzo często możecie nas zobaczyć bez makijażu, takie jakie jesteśmy, nieuczesane. Tak, bo takie jest życie, tak wyglądamy. Obserwuję takie konta, gdzie bohaterzy tych kont są zawsze wymuskani, zawsze pięknie ubrani, zawsze pomalowani, ich fryzury są idealne, ale właśnie mam z tym taki problem. Obserwuję, ale tak nie do końca jest na to moje przyzwolenie, tak zawsze widząc coś tak bardzo idealne. Tak, zhejtowałaś. Tak, czasami Paulinie to mówię, no kurczę, no weź ona na tą plażę, żeby zrobić to zdjęcie, to musiała przytargać ileś tam, to jest niemożliwe na całe. Znaczy, ale tak, odróżniajmy też artystyczne zdjęcie, wiem co chcesz powiedzieć, od zwykłego życia, ale na przykład są takie konta, gdzie na przykład na Instastory nie widzę kogoś naturalnego. Nie zobaczyłam na przykład tej osoby nigdy bez makijażu. Co jest po prostu raczej chyba, kurczę, nie do zrobienia, a jednak jest do zrobienia. Wiesz, o takie coś mi chodzi. Bo na przykład ja na swoim profilu
też bardzo dużo sesji zaaranżowałam i nawet wychodząc na zdjęcia na miasto, miałam ze sobą torbę i mnóstwo rzeczy do przebrania, mnóstwo akcesoriów, których nie używam na co dzień, ale tu chodziło o zrobienie ładnego zdjęcia, tak, a nie pokazania prawdziwego życia. Dlatego to moje konto przez długi czas było takie specyficzne, bo było takie aranżowane. Teraz trochę zmieniam koncepcję, niech będzie sobie bardziej influencersko i chyba też będę ja się z tym czuła po prostu lepiej. Natomiast miałam taką fazę w życiu, że chciałam sobie pobyć na swoim Instagramie modelką, więc w taki sposób prowadziłam to konto. Natomiast ja jeszcze przeżywam jakąś taką wewnętrzną walkę, widząc konta, które chcą być w drugą stronę na siłę naturalne i prawdziwe. I ja widzę w tym właśnie to, że zrobione na siłę, a jeżeli jest zrobione na siłę, to zrobione nieprawdziwie i odczuwam tą sztuczność. Bo teraz jest taki znowu nurt, taka fala, żeby właśnie być body positive, żeby popierać różne rzeczy, które nie były wcześniej popierane. I na przykład widzę niektóre osoby, które chcą być na siłę popularne, ale żeby to osiągnąć, właśnie popierają to wszystko, żeby po prostu mieć jak najwięcej obserwacji, żeby ludzie lajkowali, mówili tak, tak, you go girl, żeby każdy tą osobę lubił. Tak, w każdym środowisku znajduje popleczników. Tak. Jesteś super, daję follow. I to jest właśnie takie idealizowanie. No. Nie można wszystkich kochać. No! Znaczy, no mówię to tak, wiesz, bardzo obrazowo, nie? Nie możesz ze wszystkim się zgadzać. Nie możesz wszystkiego popierać. No bo ale to nie jest prawdziwe, nie? Tak, ale z drugiej strony te osoby właśnie nie biorą, nie wyrażają swojej opinii na tematy polityczne, które są kontrowersyjne, nie wyrażają No właśnie, o to chodzi. Nie wyrażają swojej opinii w ogóle w negatywny sposób, są tylko tak! Tylko pozytywne myślenie. I to no jest fajne, no ale no właśnie, z drugiej strony takie osoby dają ci poczucie... No nieprawdziwości! Ale z drugiej strony takie poczucie szczęścia, takiego ukojenia, takiego nastawienia pozytywnego. Ja mówię, że ja się z tym kłócę. Ja oglądam często Instastory z takich osób i mam wewnętrzną walkę. Ja też się z tym kłócę. Stara, jesteś. Próbuję być adwokatem diabła. Próbuj, zostań w swojej roli. Nie, ja też się z tym kłócę, też jak widzę taki wyidealizowany świat. Tylko cudowną miłość, tylko ochy i achy, jak są na przykład jakieś konta par. I tam są same po prostu, wiesz, pełne miłości, posty, reelsy i nie ma tam nawet jednego jakiegoś takiego, wiesz, takiego prawdziwego życia. Pokłóciliśmy się, ale pogodziliśmy. Albo, no nie wiem, są same po prostu achy i jachy i tańce w deszczu, no to mnie też wkurza, bo ja wiem, jak może być. Nie zawsze jest słodko i różowo. Więc to idealizowanie życia z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony u wielu osób, które oglądają takie idealne konta, przychodzi kryzys. Tak. Bo okej, ona ci daje ukojenie, ona ci daje coś tam, ale ty potem patrzysz w lustro i mówisz, okej, ona myśli pozytywnie, ona nie ma żadnej negatywności w swoim życiu, ale w moim życiu są negatywności. Tak. I to może właśnie przytłaczać. I to mówi. Ale teraz właśnie sobie pomyślałam, są takie osoby znane, celebrytki, no bo, no nie no, Koroniewska jest aktorką, więc dobra, jest aktorką, ale na przykład Żebrowska, ona chyba, ona nie jest piosenkarką, nie jest aktorką, więc chyba można o niej powiedzieć celebrytka. One na przykład pokazują prawdziwość życia. Zazwyczaj są niepomalowane, nieubrane, nieuczesane. Pokazują macierzyństwo takim, jakim jest. Nie robią nic z twarzą, żadna z nich nie ma żadnej operacji, a już też dziewczyny nie są 20-latkami. Swoje przeszły, ich ciała wyglądają jak wyglądają, a one wiecznie mierzą się z hejtem. I to z takim hejtem, weź się pomaluj, nie pokazuj się w takim stanie, czemu leżysz, nie wiem, w samych majtkach i biustonoszu, ale to jest życie. Tak. I one próbują właśnie... I właśnie to... Ale one się mierzą z hejtem cały czas. No tak.
I dla mnie to jest też takie najbardziej krzywdzące, że ja jestem prawdziwa, że pokazuję jak jest, a mam dalej, nie wiem, komentarze, że jesteś gruba, no dalej, że mam pryszcze, no ale tak jej pokazuję, że je mam, że staram się tym nie przejmować, że robię coś, żeby zniknęło, bo oczywiście to nie jest coś estetycznego, mi się to nie podoba i chcę tego nie mieć. I jest to coś, nad czym pracuję, jak zresztą wiele osób, a i tak będę miała hejt, że mam pryszcze, no tylko co ja mam to poradzić, staram się, nie? A osoby z idealną cerą nie mają hejtu, masz idealną cerę, wiesz o co chodzi, one nie generują hejtu. Stają się takie nieskazitelne, jak za taką jakąś, jak w złotej trumnie Śnieżka, wiesz o co chodzi? Nie złotej, szklanej. Że patrzysz na nią i... Dobra, to może spróbujmy być idealne. Od dzisiaj... Tak. Od dzisiaj będziemy się pokazywać tylko w makijażu. Włosy tylko od fryzjera i zawsze będziemy pięknie ubrane. No ja wiem, ty masz. I zawsze będziemy pięknie ubrane. I już nie mówmy o tym, że się kłócimy. Jesteśmy idealne. Tak, i o tym, że wszystko ubrałam dzisiaj, bo mam wylecą na sobie. Nie. 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 Nasze stylizacje odtąd będą bardzo przemyślane. I tylko drogie. Dobra, kochani, tak sobie pożartowałyśmy na koniec. Nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Także na to nie liczcie, jeżeli chodzi o nasze osoby. Dobra, a tak na rozluźnienie. Czy masz może jakieś seriale romantyczne na Netflix do polecenia? O Jezus Maria, mam jeden. Romantyczny? No, znaczy romantyczno... O Jezus Maria, co to jest za serial? Chwila, dajcie mi chwilę, bo muszę sobie przypomnieć. Serial Virgin River. Tylko zadając! Jaki to jest głupi serial! Jakie ja mam nerwy, jak go oglądam! Ale jak wychodzi nowy sezon, to muszę go zobaczyć! Ja nie wiedziałam, co oglądam! Boże, tragedia! To jest takie słodko... To jest takie słodko pierdzące! Takie nieprawdziwe! Totalnie. Że dosłownie, że nie mogę, po prostu nie mogę, po prostu jak go oglądam, to mi się śmiać. Ale jest to serial romantyczny. Tak, bo tam wielka miłość rozkwitnęła, trwa, ci bohaterowie się wspierają, kochają, są dla siebie idealni, nieważne co jeden zrobił, tamten drugi i tak przytuli, pocieszy i nie będzie zwracać uwagi na to, że kurde, życie zostało wywrócone do góry nogami. Nie, nie. Nie, kochani. Nie, fajnie jest też seks pokazany. To jest to, więc bohatera, że oni po prostu obok siebie leżą i... Jak to? No, tyle, nie? I koniec sceny. W domyśle był seks. Nie, no po prostu... O, no, fajne. Romantyczne, że po prostu trzeba polecić. Ja przepadłam na Outlanderze. Nie, ja, wiecie co, ja ten serial zaczęłam oglądać, zobaczyłam może jeden odcinek i koniec. Ja uwielbiam. Ale widzę właśnie mnóstwo pozytywnych opinii i widzę, że mnóstwo ludzi ten film, ten serial poleca, więc ja może wrócę. Bardzo, w ogóle to napięcie między... Bo ja mam wrażenie, że oni grają tak prawdziwie, że to jest niemożliwe, że oni się nie kochają w rzeczywistości. Że tam jest między nimi taka chemia. Tak po prostu on na nią spojrzy i ja już umleję. Ja już umleję, że on na nią patrzy w ten sposób. Nie, totalnie, no bardzo, bardzo mi się podoba to napięcie i ta gra między aktorami, to naprawdę taką prawdziwość tam czuję. Dobra, to ja wrócę do tego serialu. No. Emily w Paryżu jest historia, ale to jest takie, żeby taki za oglądają. Ale bardzo mało romantyczny jest ten film. Tam jest wątek romantyczny, ale to nie jest taki, wiesz, to nie jest romans. Ja też muszę, bo ja tyle tego oglądam, że ja potem nigdy nie wiem, co mam powiedzieć. Ja bardziej romantyczne to filmy. To dajesz jakiś film. Jak mi się wydaje. Jak masz. No ale to ja takie stare na przykład. Ja niebezpieczna piękność, jakieś perwersje tu mam, wyznania gejszy, tylko to jest jakieś średnio romantyczne. No, raczej słabo romantyczne. O, mam tutaj dumę i uprzedzenie. Ja taki film oglądam. Ostatnio widziałam cudowny film, widziałam go już kilka lat temu, ale właśnie ostatnio w telewizji leciał Pokuta.
To nie widziałam. Piękny, romantyczny film o niespełnionej miłości, ale piękny. Mało romantyczny film. To właśnie... Bo ty masz mnóstwo romantyzmu w życiu i ty nie musisz się podpierać filmami. Mówisz? No. Bo tak, ja uwielbiam, jak jest gdzieś wątek miłosny. Ja, jak kupiłam jakiś film, to musi być jakiś, musi być jakaś chemia, nie? No. Coś tam musi być. Ale żeby to było takie stricte romantyczne, to właśnie widzisz, no jest jakiś problem. Może mało jest takich filmów dobrych? Może. No nie wiem. To piszcie wy, kochani, jakie filmy albo seriale romantyczne polecacie, bo widocznie, skoro pada takie pytanie, to jest na to zapotrzebowanie, więc poradźcie coś. No i to tyle od nas dla was. Tak jest. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, zadawajcie kolejne pytania, kolejne wątki do poruszenia na kolejnych odcinkach bardzo kobiecych tematów. My sobie tak lubimy czasami porozmawiać, więc czekamy. No i wy też czekacie, więc tym bardziej aktywizujcie się w komentarzach, poproście mamę, ciocię, babcię, sąsiadkę, przyjaciółkę o to, aby pomogła wam też mieć jakiś fajny temat do naszego odcinka. I zobaczcie sobie ten odcinek razem z nimi w ogóle. Bądźcie na bieżąco. Pa, pa, kochani. Bye.